Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam starych i nowych subskrybentów oraz osoby, które jeszcze decyzji o subskrypcji nie podjęły. Teraz na ekranie pojawi się Państwu zdjęcie ratusza w Kapsztadzie. Ratusz ten został oświetlony barwami flagi ukraińskiej, niebieska barwa i żółta. I tutaj taką decyzję podjął mer Kapsztadu, to już mówiłam w poprzednim odcinku. Tego typu elementy będą się w tej chwili pojawiać w moich podcastach do odwołania. Po prostu będzie zdjęcie i już później może nie będzie komentarzy. O ile w Polsce poparcie dla Ukrainy jest oczywiste, to w RPA niekoniecznie. Jak pamiętamy, RPA wstrzymała się od głosu, gdy w zgromadzeniu ogólnym była głosowana rezolucja. No ale to nie należy do tematu naszego podcastu, także w tej chwili już przechodzimy do właściwego tematu. A jest to temat dotyczący zaginięcia. Zauważyłam tutaj w ankiecie te zaginięcia, to około 1/3 osób była zainteresowana zaginięciami. Zaginięcie, które wybrałam, może nie jest specjalnie interesujące ze względu na swoje okoliczności, natomiast interesujące jest ze względu na osobę, która zaginęła, a tą osobą jest Wopko Jęsma. Wopko Jęsma to jest południowoafrykański malarz, to znaczy trudno powiedzieć malarz plastyk, bo on głównie robił linoryty, również robił rzeźby, ale też zajmował się poezją, także człowiek wszechstronnie uzdolniony, ale mało znany, chociaż miał szereg wystaw. Tutaj jego działalność przypada na lata 60. i 70. ubiegłego wieku, więc no jest to dosyć dawna sprawa. Natomiast no, powiem tutaj jego życiorys przedstawię. No i będzie to trochę taki podcast z pogranicza spraw true crime, chociaż no, to zaginięcie no to nie zawsze jest crime, ale no, jest to taki klasyczny temat w podcastach true crime spotykany. Natomiast z pogranicza właśnie zaginięcia i ciekawi ludzie. Też będzie to w serii Ciekawi ludzie, w tej playliście Ciekawi ludzie, no bo tutaj postać jest interesująca. I uchodzi on za pierwszego południowoafrykańczyka. Takie stwierdzenie padło, że to pierwszy południowoafrykańczyk. Dlatego, że no, Południowa Afryka jest krajem takim narodowościowo niejednolitym. Tam raczej ludzie identyfikują się ze swoją grupą plemienną, aniżeli z krajem jako takim. Natomiast Wopko Jęsma przedstawiał zaabsorbował szereg właśnie kultur, szczególnie kultury afrykańskie, właśnie tych rdzennych mieszkańców Afryki. Natomiast sam był pochodzenia holendersko, a dokładniej to fryzyjsko-afrykanerskiego. Jego ojciec, Peter Duurt Jęsma, pochodził właśnie z Wysp Fryzyjskich, no i to imię Wopko podobno jest częste właśnie na Wyspach Fryzyjskich. Natomiast nie wiem, jakie jest znaczenie tego imienia i
czy to jest pochodna jakiegoś bardziej znanego imienia. Jeżeli ktoś ma te informacje ze słuchaczy, no to bardzo chętnie w komentarzach przeczytam. Ale tutaj no, imię Wopko podobno na Wyspach Fryzyjskich jest dosyć częste i występowało w jego rodzinie również. Natomiast matka, jak powiedziałam, była Afrykanerką, na imię miała Anna, jej nazwisko rodowe to było Kuci i była ona nauczycielką muzyki, grała na fortepianie i wiolonczeli. Wopko Peter Jensma, bo tak pełne jego imiona i nazwisko brzmią, urodził się 26 lipca 1939 roku. Urodził się w miejscowości Ventersdorp, to wtedy była prowincja Transvaal. I tutaj ta miejscowość, no to jest najczęściej podawane jako miejsce urodzenia, natomiast on sam różne miejsca urodzenia podawał, to znaczy przynajmniej dwa jeszcze inne. Natomiast prawdą jest, że rodzina się później przeprowadziła do prowincji przylądkowej, teraz to będzie Eastern Cape, czyli wschodnia przylądkowa, wtedy to była jedna prowincja przylądkowa i to była miejscowość Middelburg i to był rok 1942, kiedy Wopko miał 3 lata. Jeszcze oprócz Wopko, no to on jeszcze miał młodszego brata o imieniu Andris i siostrę Elzę. W Middelburgu chodził do szkoły, gdzie grał w rugby. Rugby, no to taka dyscyplina bardzo popularna wśród Afrykanerów. Jego dzieciństwo nie było zbyt szczęśliwe, bowiem, no po pierwsze, matka miała epizody choroby alkoholowej, no więc to na pewno no, nie sprzyjało atmosferze rodzinnej. Natomiast zmarła w roku 48, wtedy miał 9 lat, no to zmarła mu matka. I ojciec ożenił się z inną kobietą o imieniu Francina, natomiast nazwisko takie samo miała Kuci, natomiast nie jest podane, czy to była osoba spokrewniona z jego poprzednią żoną. Prawdopodobnie nie, no to po prostu zbieżność nazwisk. Akurat wśród Afrykanerów tych powtarzających się nazwisk jest bardzo dużo, więc tam no nie ma zbyt wielkiej rozmaitości nazwisk, więc nazwiska się powtarzają, więc nazwisko Kuci jest częstym nazwiskiem, więc no oczywiście jakieś tam pokrewieństwo z dawnych czasów, z XVII wieku, no to pewnie było. Natomiast takiego bezpośredniego, no to raczej nie było. Francina była bardzo taka surowo wychowująca dzieci. Miała takie ostre zasady wychowywania. Ona była głęboko religijna. Tutaj zresztą rodzice, też ojciec i matka, no to też byli religijnymi ludźmi i ich wyznanie to był kalwinizm, czyli kościół reformowany, ale też, bo tam różne te kościoły reformowane są, czy to był holenderski kościół reformowany, czy kościół reformowany, no to tego nie wiem. W każdym razie podane jest, że była to
denominacja kalwińska. Śmierć matki nie była jedynym nieszczęściem, które spotkało Wopko w dzieciństwie. Gdy miał 14 lat, poszedł wraz z młodszym bratem kąpać się w zbiorniku zaporowym, który był w pobliżu ich miejsca zamieszkania. No i tam niestety tak się stało, że jego młodszy brat utonął. No i Wopko wtedy czuł się bezradny, czuł się winny, nie mógł się z tą sytuacją pogodzić, no bo nie mógł pomóc swemu bratu, no on miał tylko 14 lat, więc rzeczywiście nic nie mógł zrobić, ale ta sytuacja no zaważyła na jego później dalszym życiu i w roku 1974 napisał wiersz na ten temat i umieścił go w tomiku Sing for Our Execution, czyli śpiewać dla naszej egzekucji. I ten wiersz zatytułowany był My Brother, czyli mój brat. Nie jest to podcast poetycki, ale akurat ten wiersz pozwolę sobie Państwu przedstawić, dlatego że on rzuca pewne światło na psychikę autora i to później może się okazać ważne, interpretując kwestię tego, co się później stało. Wiersz, jak już mówiłam, jest późniejszy, pochodzi z roku 1974, więc tutaj już pisał go jako dojrzały człowiek, no ale pamiętał właśnie tą historię i tutaj będzie tekst na ekranie, oryginalny tekst angielski. Ja natomiast przetłumaczę ten wiersz, no tutaj to jest biały wiersz, więc można go po prostu dosłownie przetłumaczyć z wyjątkiem tego pierwszego wyrażenia, no to jest takie idiomatyczne wyrażenie angielskie as clear as a day. My byśmy powiedzieli no jasne jak słońce, a to jest no jasne jak dzień, albo tu by raczej by pasowało tak jasno, jakby to było wczoraj. Pamiętam mojego młodszego brata, wyszedł z domu pewnego ranka i nigdy nie wrócił. Pamiętam, poszliśmy do rzeki, zobaczyłem jego ciało śpiące głęboko pod wodą. Nie płakałem, ale pamiętam jego spokojną twarz, jak leżał w trumnie, jego nos i usta wypchane czystą watą. Pamiętam, nie byłem zdziwiony, kiedy zobaczyłem go tydzień później, pozdrawiającego mnie wśród tłumu na placu targowym naszej wioski. Jeżeli ktoś chce wierszy posłuchać po angielsku, a także posłuchać więcej wierszy, no to ja tutaj daję link w opisie. Natomiast nasz podcast to jest podcast zahaczający o true crime, więc poezją za bardzo się nie będziemy zajmować, ale w tym wierszu akurat jest istotna ostatnia zwrotka, kiedy to poeta twierdzi, że widział swojego zmarłego brata. No i oczywiście to może być licencja poetycka, więc tutaj nie przywiązywałabym do tego wagi, gdyby nie to, że w tym przypadku faktycznie, ponieważ Wopko Jęsma cierpiał na schizofrenię, więc faktycznie mógł widzieć pewne rzeczy, które normalnie ludzie zdrowi nie widzą, więc czyżby to tak, no może retrospektywnie nawiązywał do swojej choroby. No, choroba zwykle się w wieku dojrzałym ujawnia, więc powiedzmy 14-letni chłopiec
no nie wiem, tutaj może lekarze, psychiatrzy się wypowiedzą, czy mogą już u 14-latka wystąpić objawy schizofrenii, no i taka sytuacja, że faktycznie opisuje on realną sytuację, że widział swojego zmarłego brata tydzień po jego śmierci. W każdym razie po skończeniu szkoły Wopko poszedł na uniwersytet studiować, ale niestety po roku musiał przerwać studia, dlatego że uległ wypadkowi na motocyklu. Z tym, że później na inny uniwersytet, University of South Africa, zapisał się w 1955 roku. No i tutaj parę razy tam zmieniał kierunki, ostatecznie zaczął studiować na kierunku sztuk pięknych, z tym, że tutaj większość źródeł podaje, że skończył te studia, ale tak naprawdę to wygląda na to, że nie skończył z tych studiów, no bo tutaj pisał, że był taki nauczyciel, który się nazywał Leo Theron, no i on nie zaliczył mu rysunku, no i stwierdził, że nawet jak posiwiejesz, to ja ci i tak tego rysunku nie zaliczę. No ale później próbował na jakichś innych studiach studiować, więc no nie jest to jasne, czy skończył te studia sztuk pięknych, czy nie skończył. W każdym razie no w pewnym momencie, ponieważ już był znany jako artysta, też jako poeta, no to w pewnym momencie mu nie były nawet ukończenie tych studiów nie było mu potrzebne, dlatego że, no jak wiadomo, artyści raczej po prostu no, mają wystawy, czy są cenieni na podstawie swoich dzieł i nawet jeżeli ktoś nie skończył studiów sztuk pięknych, no to jest ceniony, jeżeli jego dzieła zyskują uznanie krytyków. No i tutaj jego dzieła, zarówno te plastyczne, jak i dzieła poetyckie, znalazły uznanie krytyków. I w roku 1968 tutaj miał pierwszą wystawę, także on tych wystaw miał dosyć sporo. Tutaj ten okres jego twórczości to są lata 1968-1977, a w roku 1968 miał wystawę rzeźb drewnianych, bo on też robił takie rzeźby drewniane i tutaj ten jego styl twórczości to był bardziej taki przypominający no, dzieła rdzennych Afrykanów, natomiast no, on był z pochodzenia europejskiego, no ale tutaj jego dzieła bardziej właśnie przypominały tą sztukę rdzennych mieszkańców Afryki i nawet niektórzy no, dziwili się, że on jest biały, a nie czarny, no bo jego sztuka tak bardzo, tutaj zresztą Państwo widzą jego linoryty, więc mogą sobie wyobrażenie na temat jego sztuki wyrobić. Twórczością Wopko Jęsmy zainteresował się król Swazilandu, czyli obecnie Eswatini się nazywa to państwo. Jest to państwo, które jest absolutną monarchią i ono jest położone, także graniczy z Mozambikiem i południową Afryką. I ten, że król zainteresował się, to był król Sobuza i zainteresował się właśnie rzeźbami drewnianymi, rzeźbionymi przez Wopko i zaprosił go do siebie, no i tam miał wystawę, król tam kupił te rzeźby, no później tam ktoś inny z kolekcji prywatnej kupił, ale to już inna sprawa. Także w Swazilandzie, czy Swazi, bo to nazwy były Swaziland, no to była angielska nazwa, później ten kraj był zwany Swazi, obecnie Eswatini, ale to dopiero od kilku lat jest Eswatini, natomiast wtedy Swazi,
No to tam mówi się, że tam poznał kobietę o imieniu Lidia. Większość źródeł podaje, że Lidia Tandi Tabete zajmowała się no, takim zawodem, który się określa jako najstarszy zawód świata, no i pracowała w Mozambiku w Lourenço Marques. Lourenço Marques to jest obecnie Maputo, natomiast w tych czasach Mozambik był kolonią portugalską, po prostu tak rzeczy, zamorskie terytorium portugalskie, tak to się oficjalnie nazywało, no i tam właśnie Lidia pracowała, tak. Natomiast też jest ta informacja, że spotkał ją w Eswatini, czyli no w Swazilandzie, wtedy to był Swaziland. Natomiast nie jest do końca jasne, który to był rok, bo też znalazłam informację, rok 66 albo 68. Natomiast Wopko lubił obcować się z kobietami czarnoskórymi, także tutaj no, korzystał też właśnie z usług takich osób, które płatnie umożliwiały to, za pieniądze umożliwiały to obcowanie. Akurat Lidia przypadła mu do gustu, no i pobrali się. Para doczekała się trójki dzieci, ale zanim to nastąpiło, to tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że no był problem, dlatego że w Republice Południowej Afryki małżeństwa osób o różnym kolorze skóry, to znaczy ściślej osób białych z osobami o innym kolorze skóry, były zakazane. Zarówno małżeństwa były zakazane, jak i zakazane były przygodne kontakty. No więc gdyby para wróciła do południowej Afryki, no to wtedy by no, Lidia by została deportowana, natomiast Wopko mógłby nawet trafić do więzienia. No, teoretycznie tutaj przewidywano karę do 5 lat więzienia za kontakty z osobami białych z niebiałymi. No, ale w każdym razie no, na pewno by nie mogli razem mieszkać. W związku z tym para przeniosła się do Botswany. Znaczy też nie zostali w Swazilandzie, bo tam przez jakiś czas mieszkali, ale później przeprowadzili się do Botswany i w Botswanie tutaj otrzymał taką pracę w Wopko, pracę nauczyciela sztuk pięknych, no i tam pracował i też robił ilustracje dla dzieci, nawet tutaj w podręcznikach, znaczy może nie w podręcznikach, ale takie bajki dla dzieci. Tutaj poprosił go nawet Departament Edukacji i na prośbę właśnie te książki z bajkami afrykańskimi Wopko ilustrował. Wopko też podróżował do Europy, raz był w Europie, ale nie za bardzo mu się tam podobało. No, odwiedzał też, właśnie odwiedził ojczyznę swojego ojca, czyli Holandię, ale inne kraje również. Natomiast to był rok 69, kiedy właśnie pojechał do Europy, z tym, że no, stwierdził, że jednak no, bardziej mu odpowiada Afryka. No, on się urodził w Afryce, więc czuł się bardziej Afrykaninem niż Europejczykiem. Wopko Jęsma był przeciwnikiem apartheidu i tutaj dawał wyraz temu w swojej poezji i jeden z tomików poetyckich nosił tytuł When White is a Color and Black is a Number, czyli gdzie biały jest kolorem, a czarny jest
liczbą czy numerem. I ten tomik został zakazany przez władze południowej Afryki. Poza tym, no, będąc jeszcze w Botswanie, uczestniczył w pomocy w przedostawaniu się przeciwników apartheidu, którzy musieli opuścić południową Afrykę, no i właśnie oni uciekali do Botswany. Botswana przyjmowała tutaj tych uchodźców politycznych, natomiast to już mówiłam, no, w Botswanie nie zezwalano na jakąś działalność zbrojną, tego typu rzeczy raczej były źle widziane i tutaj inne kraje, Zambii na przykład, rozwijano właśnie działalność ANC, natomiast w Botswanie przyjmowano osoby prześladowane z przyczyn politycznych, natomiast nie zezwalano na rozwijanie jakiejś działalności, która by miała mieć charakter zbrojny. No ale to już inna sprawa, o tym kiedyś mówiłam. Natomiast wracając do małżeństwa Wopko, to para doczekała się trójki dzieci, jak już mówiłam, i syn też dostał na imię Wopko. Natomiast były jeszcze dwie córki, Stineke i Tania. No ale mimo, że trójki dzieci się para doczekała, to jednak nie było to szczęśliwe małżeństwo. No i tutaj można spekulować, co się tam działo, natomiast no, są informacje z jednej strony, mianowicie ze strony Wopko, który twierdził, że jego żona była agresywna, że znęcała się nad nim psychicznie, poniżała go, no i że też, zdaje się, nawet też i fizycznie do jakichś tam rękoczynów dochodziło. W każdym razie tutaj, no, jest to zawsze, rzadsze są przypadki, kiedy to żona czy partnerka maltretuje partnera. No tutaj też można już spekulować tylko, że być może choroba psychiczna Wopko, no, też powodowała, że pożycie z nim do łatwych nie należało. No i tutaj szczegółów nie znamy, no ale nie chciałabym, żeby te moje uwagi były odebrane jako przejaw solidarności damskiej. No tylko chciałam zaznaczyć, że tutaj, no, zawsze trzeba dwóch stron wysłuchać, no a mamy informacje tylko z jednej strony. No ale tak czy owak, para rozstała się w roku 71. Wtedy to jeden z przyjaciół zabrał Wopko do RPA, natomiast żona z trójką dzieci udali się do Słazji. W RPA Wopko przebywał w różnych miejscach, najczęściej w Pretorii, później w Johannesburgu, ale też w latach 1975-77 przebywał w Durbanie. Pracował dla różnych czasopism, między innymi, gdzie produkował okładki, projektował też ilustracje. Także to był bardzo płodny okres w życiu Wopko. I tak było do końca lat 70., z tym, że no tutaj w 78 roku to choroba dała o sobie bardziej znać, ale w ogóle Wopko przewinął się przez 5 szpitali, był 5 razy hospitalizowany i on sobie zdawał sobie sprawę ze swojej choroby i dobrowolnie tam trafiał po prostu do szpitali, gdzie próbował się leczyć. No, schizofrenia, jak wiemy, jest chorobą, która w zasadzie jest chorobą nieuleczalną. No, wtedy tym bardziej była nieuleczalna, natomiast przy pomocy
leków przy pomocy odpowiednich też odpowiedniej psychoterapii, no można doprowadzić do znacznego złagodzenia objawów tej choroby. Natomiast no, nawet dzisiaj jeszcze no, jej całkowicie wyleczyć się nie da. I pod koniec lat 70. i w latach na początku 80. no już choroba była tak bardzo nasilone objawy, że nie miał możliwości już twórczości, także przestał już tworzyć. No, w pewnym momencie już ta choroba stała się bardzo poważna. I wtedy na początku lat 80. zamieszkał w jednym z przytułków prowadzonych przez Armię Zbawienia. I to było w Johannesburgu. W roku 1982 otrzymał od państwa państwową taką rentę. No i z tej renty utrzymywał się, to znaczy, no tak było, ponieważ on tam mieszkał w tym domu prowadzonym przez Armię Zbawienia, no to tak jak to zazwyczaj jest, no to ta renta trafiała do osób administrujących po prostu no do, na jego utrzymanie. Ten dom zabierał tą rentę, natomiast tam zostawiał mu niewielkie kieszonkowe, za które tam mógł kupować się w sklepie jakieś tam drobne zakupy robić, żywnościowe głównie. No i tutaj w tym okresie, no to też błąkał się po ulicach Johannesburga, tak błąkał się bez celu, no ale był odwiedzany przez przyjaciół. No i w roku 1989 nawet odwiedziły go dzieci. No i tutaj miło ta wizyta przebiegała, no i nawet dzieci proponowały, że zabiorą go do siebie, no ale on nie chciał. No już wtedy akurat te od roku 85 to już te mieszane małżeństwa były dozwolone, więc tam no nie byłoby problemu, że on tam ma dzieci pochodzące z mieszanego związku. No to już inna sprawa, no ale w każdym razie no już nie chciał na stałe z tymi dziećmi zamieszkać, no i zdecydował się po prostu zostać w tym domu prowadzonym przez Armię Zbawienia. No i teraz przejdźmy do tej sprawy, która najbardziej nas tutaj interesuje, mianowicie jego zniknięcia. Do zniknięcia doszło w roku 1993. Jak pamiętamy, wtedy już Wopko Jęsma już od wielu lat przebywał w domu Armii Zbawienia i taka była rutyna, że co tydzień był przywożony do szpitala na takie zwykłe, rutynowe badania. No i tak też było w roku 1993 i tam zawiózł go kierowca do szpitala, no ponieważ te badania trwały jakiś czas, no to kierowca czekał na niego, czy tam no, gdzieś pojechał i później wrócił. No i jak wrócił po tym czasie, kiedy już te badania powinny zostać wykonane, no to okazało się, że Wopko Jęsma nie przebywa w szpitalu. No i teraz problem, no gdzie przebywa? No po prostu z tego szpitala no, normalnie wyszedł, poszedł w nieznanym kierunku, no i nie wiadomo, co się z nim dalej stało. No i faktycznie w tej chwili taka jest oficjalna wersja, to znaczy no, tak się przyjmuje, tak większość biografów podaje, że no, to był ostatni raz, kiedy był widziany, no to jak został przywieziony do szpitala, no a później już
nikt nie wie, co się z nim stało. No, przeszukano wszystkie inne domy Armii Zbawienia, czy jakieś przytułki dla osób bezdomnych, jakieś szpitale, no bo założenie było takie, no, że gdzieś wyszedł, no ale ktoś jak spostrzegł takiego człowieka samotnie błąkającego się, no to pewnie go gdzieś odwiózł do jakiegoś innego przytułku, no i to zostało sprawdzane. Również osoby, które go znały, no bo on miał dość liczne grono przyjaciół, no i też miał rodzinę, no więc te osoby też oczywiście były przepytane na okoliczność zaginięcia, no ale nic to nie dało i do dnia dzisiejszego sprawa pozostaje nierozwiązana. No, w tej chwili już by Wopko miał 82 lata i nie da się, przynajmniej teoretycznie, wykluczyć, że dalej gdzieś żyje, że rozpoczął nowe życie, chociaż no, jest to raczej wersja bardzo nieprawdopodobna, no bo jednak tak, żeby w ogóle nie było żadnej informacji na jego temat, to no, wydaje się, że to jest mało prawdopodobne. No tak dla porządku, to ostatni raz jego renta została wypłacona, no ale wypłacona dla tego Domu Armii Zbawienia w sierpniu właśnie roku 1993. Natomiast w roku 1994 budynek Armii Zbawienia, ten budynek spłonął. No i w związku z tym spłonęły też wszystkie dokumenty, które no ewentualnie jakiś tam mogły ślad zawierać, jakieś informacje na temat tego, gdzie by ewentualnie można go szukać. No oczywiście no, nie wiedziano, gdzie on tam zaginął, natomiast no, jakieś może ewentualnie jakieś wskazówki by się znalazło, no ale ten budynek spłonął. Natomiast no, hipotez, tutaj próbowałam znaleźć różne hipotezy, więc zbyt wiele tych hipotez nie znalazłam. No, jedna taka, no nie hipoteza, ale powiedzmy nie znalazłam nigdzie takiej hipotezy, natomiast no, to, co by się mogło nasunąć, że padł ofiarą jakiegoś przestępstwa. No i tutaj można by pomyśleć, że na przykład mogło to mieć związek z jego wcześniejszą działalnością polityczną, to znaczy sprzeciwowi wobec polityki apartheidu, no ale tą hipotezę, to znaczy to jest taka no, teoretycznie postawiona hipoteza, jak już wszystko dla porządku próbujemy wymyślać, no to to należy odrzucić, dlatego że no, dla władzy ówczesnej, no to był okres właśnie przekazywania władzy Afrykańskiemu Kongresowi Narodowemu, to był ten okres tych rozmów, no był to okres gorący, natomiast no, żeby Wopko, który już nie działał od dłuższego czasu, był celem, no to to jest niemożliwe, więc to trzeba od razu odrzucić. Natomiast, no, że padł ofiarą jakiegoś przypadkowego przestępstwa, no to oczywiście tego się odrzucić nie da, no bo taka możliwość była, no był to w ogóle okres burzliwy, natomiast też no, przestępczość zawsze wszędzie jest, więc tutaj przestępców nie brakuje. Bezdomni często padają ofiarą przestępstwa, no bo wydają się dla bandytów takim łatwym łupem, więc nie da się tego wykluczyć, natomiast no, gdzieś sprawca by musiał to ciało ukryć. No też wydaje się, wersja taka podsuwana była, wersja, że popełnił samobójstwo, no bo teoretycznie to też jest możliwe, tylko oczywiście wtedy gdzieś trzeba by było znaleźć ciało, no na ogół przy samobójstwie, no gdzieś to ciało się w końcu znajduje, nawet no, bardziej prawdopodobne niż przy zabójstwie, no bo przy zabójstwie no to zabójca oczywiście stara się ciało ukryć. Natomiast no tutaj ciała nie znaleziono, no oczywiście można przypuszczać, że na przykład też nie da się wykluczyć, że
ciało znaleziono, ale nie skojarzono tego z tym, że to jest właśnie znany poeta i malarz. No i po prostu anonimowo na przykład gdzieś pochowano, no albo co gorsza poddano kremacji, no i też gdzieś tam pochowano, no i tutaj nie, wtedy no nie ma możliwości zidentyfikowania. No gdyby pochowano, no to ewentualnie no jakaś DNA mogłoby naprowadzić na to, czy to jest to ciało, no ale z kolei rozkopywać wszystkie anonimowe groby i sprawdzać DNA, no to jest to dosyć kosztowna sprawa. Także tutaj no, nie podejrzewa się udziału osób trzecich, przynajmniej nic o czymś takim nie słyszałam. No, samobójstwo tutaj też jest jednak mało prawdopodobne w świetle pewnego wiersza, który napisał. No i w tym wierszu napisał, że chciałby dożyć 60 lat, no a zaginął w wieku lat 54. I tutaj ten wiersz pojawi się Państwu na ekranie i ja go przeczytam, znaczy przetłumaczę go na polski, natomiast tekst angielski będzie na ekranie. Proszę zwrócić uwagę na strukturę tego wiersza. Tutaj jest brak na początku, wszystko się zaczyna z małej litery, no to jest celowy zabieg, natomiast też taki układ schodkowy tego wiersza, no to też jest celowy zabieg. Więc treść tego wiersza jest taka: mam nadzieję, że dożyję do wieku 60 lat, mam nadzieję, że zostawię jakiś dowód, że zamieszkiwałem na tym świecie, że czułem swoją sytuację, że stworzyłem coś z tej sytuacji, coś zrobiłem z moim życiem, że żyłem jako żywy człowiek. No to jest ten wiersz, taka jest jego treść. Natomiast, no więc tutaj nie dożył tych 60 lat, czyli można by podejrzewać, że jednak no wtedy przynajmniej samobójstwa nie popełnił, tylko no mogło być tak, że na przykład chciał nowego życia spróbować, no ale później, no czy to z przyczyn naturalnych wkrótce zmarł, czy to jakiś, powiedzmy, padł ofiarą jakiegoś wypadku, przestępstwa, no to trudno powiedzieć. No i wkrótce potem zmarł, no ale no nie było jego intencją samemu zakończyć swoje życie. W roku 1996 w takim czasopiśmie Mail and Guardian, to jest taki południowoafrykański dziennik, bodajże tak, dziennik, no to tam pojawiła się taka informacja, że Łopko Jęsma jeszcze, no właśnie, że gdzieś tam go widziano żywego. Taka informacja się pojawiła, no ale nie ma nic na ten temat więcej i no badano ten ślad, ale nie udało się niczego potwierdzić. W maju 1999 roku powstał trust, który ma za zadanie chronić spuściznę literacką i artystyczną Łopko Jęsmy. I w skład trustu weszło czterech jego przyjaciół oraz dwie córki. Syn już w tym czasie nie żył, bo syn zmarł w roku 1997 i zmarł na AIDS. Taka jest informacja. Natomiast z tego co wiem, córki żyją do dzisiaj i tutaj one są współopiekunkami spuścizny artystycznej wraz właśnie z tą czwórką
przyjaciół. No ale od tego czasu już po prostu, no to już jak już ten trust ustanowiono, no to tutaj no nie jest to jeszcze przesądzone, że jest, wtedy był uznany za zmarłego. Tutaj nie znalazłam takiej informacji, czy on został uznany za zmarłego. No raczej chyba w praktyce tak, natomiast no teoretycznie jakby się okazało, że żyje, no to oczywiście by odkręcono sprawę. W roku 2017 pojawiła się informacja, która burzy dotychczasowe ustalenia, czy raczej brak tych ustaleń. Natomiast no, w sumie nie wiem, co o tym myśleć, bo znalazłam to tylko w jednym miejscu. Mianowicie tutaj jest blog poetycki poświęcony poezji i autorem tego bloga jest Mark Herlin Shelton. I on powołuje się na swojego nam znajomego, który się nazywa Sinclair Beiles, i tenże Sinclair Beiles powiedział tak, tutaj te słowa Państwo na ekranie zobaczą po angielsku, ja przetłumaczę na polski. Muszę powiedzieć o dwóch bardzo dobrych przyjaciołach, których poezja mnie bardzo zainspirowała. Christopher Logg i Wopko Jęsma. Byłem bardzo zasmucony, gdy dowiedziałem się, że Wopko został znaleziony z odciętą głową w lesie za francuską ambasadą w Pretorii. No i ta informacja tutaj tak skomentowana jest przez Sheltona, przez autora blogu, w taki sposób, że wtedy nie dopytał go, dlatego że wtedy wydawało mu się, że jest to jakaś wiedza szeroko znana, no więc nie ma co pytać o szczegóły. Natomiast dopiero po latach dowiedział się, że jest, no bo to ta rozmowa była w 99 roku, no a po latach dopiero się dowiedział, że Wopko Jęsma jest oficjalnie uznawany za zaginionego, więc jego ciała nie odnaleziono. No, czy to jest jakaś kaczka dziennikarska, czy coś się Sinclairowi pomyliło, no to tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, bo w źródłach niezależnych potwierdzenia tej informacji nie znalazłam. No, przypuszczam, że gdyby znaleziono, no to jakieś byłyby, no w 99 roku, no to może nie były powszechne badania DNA, no ale jakoś by próbowano to ciało zidentyfikować, no czy to były jakieś plotki, znaleziono jakieś ciało i nie zidentyfikowano, a plotki były, że należały do, że to ciało należało do Wopko Jęsmy. No, nie potrafię powiedzieć. Jeżeli Państwo mają jakieś pomysły, proszę dać znać w komentarzach. Autor bloga uważa, że na poparcie tej teorii byłoby takie stwierdzenie, które zawarte zostało w jednym z wierszy Wopko Jęsmy z roku 1973, i tam jest taki cytat: I got a gash in my head, I must cut my head off. Czyli mam ranę w mojej głowie, muszę obciąć moją głowę. No, to jest cytat z wiersza. I teraz no, pytanie oczywiście nasuwa się, że raczej swojej głowy nie bardzo da się obciąć, więc no czyżby, jeżeli by to była prawda, co moim zdaniem mało prawdopodobne, no ale to już inna sprawa, no to by znaczyło, że jakiś był człowiek, który no, pomógł rozstać się z tym światem. No ale to już takie tylko spekulacje. Także tutaj oficjalna wersja jest, że zaginął i ciała nie odnaleziono. W internecie mało jest informacji dotyczących samego zaginięcia, natomiast dużo jest informacji dotyczących twórczości Wopko Jęsmy. I tutaj na uwagę zasługuje taka praca, chyba to jest praca doktorska, napisana jest monografia,
i tutaj na ekranie Państwo powinni zobaczyć dane tej monografii, no a link do niej też jest w opisie. Także jeżeli by kogoś interesowała twórczość Wopko, no to też można do tych linków zajrzeć. Proszę dać znać też w komentarzach, co Państwo sądzą o tej twórczości, jakieś uwagi. No wiem, że to nie jest artystyczny blog, no ale akurat takie artystyczne tematy nam się trafiają. No i na koniec już, żeby z tradycji stało się zadość, no to jest kwiatek. Tym razem wybrałam kwiat o nazwie Erythrina caffra, czyli afrykańskie drzewo koralowe. Ma takie kwiaty o takim dość dziwnym kształcie, jaskrawo-czerwonym kolorze. I jest to drzewo charakterystyczne dla Afryki. Natomiast ten podobny gatunek rośnie też w Ameryce Południowej. To drzewo, ta nazwa łacińska Erythrina caffra, ten drugi człon nazwy, no to jest, jak Państwo już, którzy słuchali moich podcastów, się zorientują, no to jest niepoprawna politycznie nazwa, bo caffr to jest w południowej Afryce określenie na osobę czarnoskórą, no jest to określenie obraźliwe, w tej chwili jest obraźliwe, natomiast dawniej no to było neutralne, no i ta nazwa jak była nadawana, no to była nadawana jako neutralna, nazw łacińskich się nie zmienia, natomiast nazwy zwyczajowe, ona miała kafir boom, czyli drzewo kafryjskie, no to ta nazwa akurat zwyczajowa została zmieniona, no i teraz się mówi po prostu Erythrina, czy właśnie coral tree. Także jest to roślina, która bardzo efektownie wygląda w momencie kwitnienia. No i jeszcze kot. No kot to jest dzierlatka i tutaj no może to będzie niesmaczne, że tak porównuje się zaginięcie człowieka i zaginięcie zwierzęcia, natomiast no, dzierlatka ma tutaj tendencję do wychodzenia i niepowrotów, to znaczy w końcu się znajduje, no ale w tej chwili, gdy wypowiadam te słowa, na przykład no, nie ma jej w zasięgu wzroku, więc no, jest to pewien problem z tym kotem. No i dziękuję Państwu za uwagę. Także tutaj do następnego razu. Ten następny raz mam nadzieję, że będzie tym razem szybciej, no ale niczego już nie chciałabym obiecywać. Dziękuję za uwagę.